Nikon D700 ma problemy z mechanizmem napinania lustra. Dla klienta ta lusterka objawia się w taki sposób, że po wykonaniu zdjęcia wraz z zamontowanym obiektywem lustro zostaje w pozycji górnej, więc patrząc przez wizjer klient nie ma żadnego obrazu, nic nie widzi. W momencie, kiedy odepniemy obiektyw, aparat sprawia złudzenie, że pracuje jak najbardziej normalnie. Aby tą lusterkę pokazać Wam w sposób obrazowy, będę musiał obciążyć lekko dźwignię mechanizmu przysłony i będziecie widzieć, jak aparat się zachowuje podczas pracy z obiektywem. Jak widzimy, lustro za każdym razem lub co któryś raz pozostaje w pozycji górnej. I tak jak teraz, właśnie tak lusterka właśnie wygląda w momencie, gdyby klient pracował, czyli wykonał zdjęcie wraz z założonym obiektywem, lustro pozostało w pozycji górnej i w chwili obecnej nic przez wizjer nie widać. Gdybyśmy odpięli teraz obiektyw, gdyby był oczywiście założony, to wystarczy zrobić tylko jedno zdjęcie, lustro oczywiście opada w pozycję dolną, czyli prawidłową. Uszkodzony jest mechanizm napinania lustra, który najprawdopodobniej należy wymienić. Jeżeli się uda, to naprawimy. Pokażę to w następnym filmie, jak to wygląda. Właśnie rozebrałem tego Nikona D700, o którym mówiłem, że jest uszkodzony mechanizm napinania. Faktycznie, może będzie ciężko Państwu zauważyć, postaram się to pokazać. Uszkodzony jest mechanizm, a dokładniej koło, na którym widać doskonale odrobiny metalu. Jest ono widoczne tutaj i w związku z tym koło, które pracuje z metalową dźwignią, wytarło się i to jest powodem złego pracy mechanizmu. Teraz tak, my weźmiemy ten mechanizm, może nam się uda raczej zregenerować, należy jeszcze bardziej rozebrać aparat lub wymienimy na nowy. Mamy już aparat po naprawie, w tym przypadku mechanizm został zregenerowany, można też nazwać go naprawiony. I zademonstruję, jak aparat działa, tak samo jak i na samym początku mechanizm napinania lustra poddam obciążeniu i będziemy widzieć, że mechanizm się już nie blokuje. Jak widzieliśmy, aparat już pełni normalnie funkcjonuje, nic się nie dzieje, zostało mu tylko wyczyścić, okleić nowymi okleinami i oddać klientowi. Pozdrawiam, Studio 5S. Oh, yeah. Now, set it ready.